Tak, obserwując zgłoszenia wyraźnie, dlatego że poprosiliśmy o rekomendacje profesorów w zeszłym roku, jak moglibyśmy najefektywniej dobrać grupę docelową. I ich rekomendacja była taka, żebyśmy zaprosili tylko i wyłącznie studentów. I to, co obserwujemy, to studenci już pracują nad dużymi projektami i są częścią dużego projektu. Czyli realizują jakieś małe badanie, które wchodzi w realizację dużego projektu. I zastanawialiśmy się mocno w tym roku z jury, czy takie projekty dopuścić do konkursu. I jednoznacznie powiedzieliśmy sobie tak, dlatego że studenci to już jest inna klasa ludzi. To jest już dużo wyższy poziom i dzisiaj oni muszą pracować przy dużych projektach, jeżeli chcą cokolwiek w życiu osiągnąć. Zawsze najwięcej zgłoszeń mamy z medycyny, ale oczywiście chemia, nauki o środowisku, o ziemi też tutaj wiodą prym. Każda edycja uczy nas czegoś nowego. Wyciągamy tak zwany lesson learned, czyli w tym roku postawiliśmy na studentów, a już wiemy, że w przyszłym roku odpalimy dwie edycje dla szkoły średniej i dla studentów, bo bardzo nam zależy też na tym, żeby promować młodych ludzi, którzy mają pomysł na badanie, na projekt i ich chcemy też nagradzać. A indywidualne projekty będą realizować w szkole średniej, bo tak jak wspomniałam wcześniej, jak już dołączą do grup studenckich, to będą to duże projekty i będą tylko ich częścią. Jak popatrzymy na poziom nauczania i sposób nauczania, to na pewno na świecie on jest nieco inny. Tutaj mówię o krajach skandynawskich, czy Stanach Zjednoczonych, czy najlepszych uczelniach na świecie. Wiemy, że tam studentom towarzyszy tutor. Te grupy są bardzo małe, trzyosobowe. Jest czas na konsultacje, ale też ilość wiedzy, którą musi zdobyć dany student, jest dużo wyższa niż na polskich uczelniach. Tam na spotkanie z tutorem musisz być już przygotowany i w zasadzie idziesz tylko z wątpliwościami, z pytaniami, które masz do danego materiału. My tutaj w Polsce jeszcze podajemy tę wiedzę, przekazujemy ten podstawowy materiał i dopiero na podstawie tych informacji, tej wiedzy można przygotować coś większego. Więc na pewno za granicą, w tych krajach wysoko rozwiniętych, te środki na edukację są dużo większe, środki na projekty są dużo większe. Te grupy są też bardzo interdyscyplinarne i często też już współpracują z biznesem. My na razie skupiamy się głównie na studentach, którzy są na uczelniach i którzy te projekty realizują na uczelniach. Robimy, co możemy, ale nie też jako fundacja, ale też jak obserwuję rynek, jak wygląda. Jest wiele fundacji, które organizuje sporo konkursów grantowych, sporo konkursów stypendialnych, więc to jest bardzo dobry prognostyk. Chcemy dbać o najlepszych. Nie przeszkadzać. Jeżeli są środki, to te środki przeznaczyć. Jeżeli widzimy, że jest pomysł, który ma szansę się zrealizować, trafia na podatny grunt, ma szansę zmienić oblicze polskiej nauki, to po prostu finansować to. I nie tylko fundacje, które gdzieś powstają na rynku, ale spółki Skarbu Państwa. Generalnie, jak popatrzymy na to, co się dzieje na świecie, to bardzo ministerstwa, bardzo rządy też angażują się w wsparcie młodych, zdolnych Polaków, ale też młodych, zdolnych na całym świecie. Bez wsparcia rządu, bez wsparcia spółek Skarbu Państwa, gdzie te pieniądze mogłyby być w części przeznaczane na realizację takich projektów, daleko nie zajedziemy, po prostu Zachód i Stany Zjednoczone nas wyprzedzą. Niech podążają za swoimi pasjami, za swoimi marzeniami, i to będzie, myślę, kluczem do sukcesu. Szukają na swojej drodze właściwych osób, mentorów, ludzi, którzy im coś podpowiedzą. Niech będą otwarci na to, co mówią inni, mają trochę w sobie pokory, ale też dużo odwagi, niech kwestionują status quo. Ja nie wiem, czy takim liderem jestem, ale być z boku i pozwolić się innym rozwijać. Bo młodzi dzisiaj są dużo mądrzejsi od nas. Znaczy, my jesteśmy mądrzy życiowo, bo wiele doświadczyliśmy, mamy duży dystans do życia, do ludzi,
ważne są dla nas wartości. Uczyć młodych też tego, że wartości w życiu są najważniejsze, żeby nie połamali sobie po drodze kręgosłupa, żeby nie korzystali tylko i wyłącznie z okazji kosztem innych, ale żeby uczciwie szli swoją drogą i korzystali z mądrości starszych, ale też wiedząc gdzieś z tyłu głowy, że technologia, sztuczna inteligencja, która w tej chwili wchodzi na rynek, bardzo im pomoże i po prostu oni z tego mają korzystać.